Witajcie, chciałam wam pokazać, bo mam stylówkę do pracy dzisiaj. Słuchajcie, poczekajcie, może tu przyniosę ten aparat. Wiecie co, tak jesteśmy, tak na szybko się odzywam, kurczę, bo w sumie to muszę iść. Moje perfumy Linterdit Givenchy, bardzo, bardzo mi się podobają. I chciałam wam pokazać... Boże, ale ja chaos robię. Pomadka idealna pod maseczkę. Super Stay Matte Ink Maybelline. Mój kolor to jest Poet 60, ale wiecie co, nie wiem jak z innymi kolorami jest. Wiecie co, dziś jest drugi dzień, kiedy chodzę do pracy. Jestem z tego powodu bardzo szczęśliwa, ale powiem wam, że przyzwyczajamy się dopiero do tej nowej sytuacji. Wczoraj to był po prostu tak szalony poranek, że masakra. Dzisiaj już trochę lepiej, mam nadzieję, że codziennie będzie lepiej, ale opowiem wam w parku, bo kurczę, muszę iść, chciałam wam tylko pokazać mój koc na dzisiaj. Postanowiłam się ubrać taką cieplejszą stylówkę, a ja też jak sobie poogarniam wszystkie dostępy, wszystkie klucze, to też będę pracować zdalnie, to też będzie na pewno spokojniej. Dobra, zobaczymy się za chwilkę. Udało mi się wyjść z domu. A w ogóle to, co za moimi plecami widzicie, to jest ten zalew, który oni niedawno budowali. Wczoraj zobaczyłam, że jest tu otwarte przejście, bo jeszcze chyba coś tu kończą, bo jeszcze wciąż są te płoty. Ale tutaj jest jedno jeziorko z tej strony i jedno z tej. No i kurczę, tak ładnie tu jest. Muszę tu wziąć dziewczyny na spacer kiedyś. No w każdym razie, Jezu, powiem wam, że zdjęłam maseczkę, no bo jestem w parku. Ale poprzedni odcinek drogi pokonywałam w miarę szybkim krokiem w maseczce i myślałam, że po prostu umrę. I w ogóle wiecie co, zepsuła nam się suszarka. Wstawałam w ogóle do niej w nocy, jak do dziecka, bo coś tam pikała. Więc jak to mówią, że matka małego dziecka nie wstaje rano, tylko zmartwychwstaje. No to po tym wstawaniu do suszarki to sobie rano zmartwychwstałam. Poogarnialiśmy dzieci. Dawid poodwoził. Ja siebie ogarnęłam, powiesiłam to pranie i oczywiście co? Trochę za późno wyszłam. No ale tak wyszło. U mnie na szczęście w pracy jest tak, że mogę odrobić godziny, więc nic się nie stanie. Jeśli w przeciągu tygodnia czy nawet miesiąca będę mieć jakieś takie godziny w tą czy w tą, ja sobie to wyrównam. No ale dostosowywanie się do nowej sytuacji idzie nam. Śmiesznie trochę, no ale cieszę się. Jak wiecie, będę pracować zdalnie, to odzyskam te godziny, które poświęcam na dojście i powrót z pracy. To prawie jest razem półtorej godziny i będę mogła dzięki temu albo po Glorię wcześniej pójść. Teraz, kiedy ona się jeszcze przyzwyczaja, no to pewnie będę po nią wcześniej chodzić, bo jednak myślę cały czas o tym, że ona nie chodzi teraz do żłobka zbyt chętnie, to strasznie boli. No, więc pewnie będę najpierw po nią chodzić wcześniej, a później może nie wiem, może sobie coś zorganizuję w tym czasie. Choć powiem wam, że kurczę, fajnie, tu lubię tu chodzić tym parkiem do pracy, ale jednak no to jest spora ilość czasu. Kurczę, zwłaszcza teraz, kiedy się już coraz cieplej robi, to tak fajnie chodzić w takim zielonym miejscu, to robi różnicę. No ale dobra, ale jestem zasypana, no ale pędzę jak najszybciej, chcę być. No i tak, uwaga, bo tu błoto. Też jeszcze jestem głodna jak wilk, nie opracowałam sobie sposobu jedzenia, gotowania kiedyś do pracy. Jak przychodziłam, no to zawsze ze znajomymi umawialiśmy się na obiad w środku dnia. No a teraz wszystko jest zamknięte. Coś tam jest otwarte, ale właśnie nawet nie wiem co. Może dziś coś poobczajam, bo no wczoraj byłam trochę głodna, ale też byłam, wiecie, taka trochę w emocjach, więc aż tak nie myślałam o jedzeniu. Dzisiaj już na pewno trochę emocje opadły, no to będę czuć but, więc muszę coś ogarnąć.
zaraz wychodzę z parku, więc zakładam przyłbicę i odezwę się do was pewnie jak wyjdę. Ja zdobyłam jedzenie, niezbyt zdrowo, pączek, ciastko i jogurt, ale przeżyję do czasu, aż ogarnę się zjedzeniowo. Ja już wracam, u mnie minęło kilka ładnych godzin, całkiem owocnych swoją drogą, u was tylko minutka, może mniej. Ja powiem wam, że jutro już się będę przynosić do domu z biurem, więc zaoszczędzę trochę czasu, a dziś pędzę po gloryjkę, szybko, szybko. Kurczę, powiem wam, że trochę mi jest smutno, bo Gloria nie czuła się w żłobku fantastycznie, ciocia mi mówiła, że była tak średnio i nie chciała nawet za bardzo jeść. Więc jutro ostatni dzień, myślę, że moje prace z biura i że będę mogła zaczynać pracę jak najwcześniej z domu i kończyć tak, żeby jednak ją jak najwcześniej odebrać. No. Kurczę, szkoda mi jej. Wszystko przez ten lockdown głupi. Słuchajcie, chciałam wam nagrać taką małą aktualizację, bo przedwczoraj skończyłam na tym, że Gloria tak średnio znosi żłobek. I wczoraj też nie było za ciekawie, ale dziś już było lepiej. W ogóle ja dzisiaj byłam, na pracy zdalnej, więc udało mi się zacząć trochę wcześniej, bo już nie biegłam do pracy i udało mi się skończyć też przez to wcześniej i też mam bliżej do żłobka, więc szybciej ją odebrałam. Więc super, w ogóle powiem wam, że jestem z siebie dumna, bo pierwszy raz od nie wiem kiedy zachowałam się asertywnie w stosunku do takich, wiecie, ludzi, którzy przychodzą do domu. Ostatnio przyszedł kominiarz i zaczął mi wciskać, wiecie, jakieś takie teksty o tym, że że jakaś cofka, co ja sobie mam odetkać, co zatkać, a my w ogóle tutaj nie mamy gazu. Wentylację mamy automatyczną w całym bloku. Raczej nie ma tu mowy o jakichś cofkach. No w każdym razie pogadał, w końcu wcisnął mi kalendarz ten kominiarzy. I ja miałam takie, wiecie, takiego kaca, że ja zamiast mu powiedzieć, że kurczę, ten kalendarz jest brzydki, on mi się nie podoba, nie chcę za niego płacić ani grosza, nic, no to tam znalazłam jakieś złotówki w kieszeni i dałam mu. No i później, wiecie, nawet nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o to, że nie chciałam mu dać, ale nie potrafiłam odmówić, w sensie, żeby, wiecie, żeby, nie wiem, nie zrobić przykrości mu, że ten kalendarz mi się nie podoba, czy coś tam. No to wolałam dla świętego spokoju wziąć ten kalendarz i dać mu pieniądze. No a dzisiaj też się ktoś pojawił, mianowicie... Hej! No, schodź. Mianowicie dziewczyny dwie z UNICEF-u. I powiem wam, że z jednej strony super organizacja charytatywna, dobroczynna i tak dalej, ale z drugiej strony dwie rzeczy jakby, które nie do końca mi się podobają. Pierwsza, już drugi raz tutaj u mnie są i zaczynają zawsze rozmowę od tego zdania takiego, takie chamskie, manipulacyjne zdanie. Czy zgodzi się pani z nami, że trzeba pomagać dzieciom? Bardzo nie lubię takich, wiecie, wyklepanych regułek marketingowych. Takich trochę manipulacyjnych. Od razu mnie to jakby denerwuje. Druga rzecz, bo wiecie co, ja chciałam nawet dać im jakieś pieniądze, w sensie przelać, ale tutaj chodziło o miesięczną subskrypcję stałą, a nie lubię miesięcznych stałych subskrypcji. Jak na przykład używam się pomaga czy coś takiego, no to mogę to zrobić kiedy chcę, ile chcę. Nie jest to zobowiązujące w taki stały sposób, a tutaj jest i to mnie troszkę tak, powiem wam, że zastanawia się, ale jestem z siebie dumna, bo ostatecznie powiedziałam, no że nie. Że nie chcę przelewać. Aha, druga rzecz też manipulacyjna właśnie, przez którą się nabrałam, bo ja myślałam, dobra, zgodzę się na subskrypcję, ale niech to będzie jakaś niska kwota. Bo powiedzmy, że zgodzi się ileś tam set osób, no to niska kwota też będzie okej. Okay.
okazało się, że jakby taki tekst, że od złotówki, że można już wesprzeć od złotówki. No to w domyśle był od złotówki, ale mi się... to w domyśle był od złotówki, ale dziennie. Co też mi się nie spodobało, w sensie nawet nie to, że od złotówki dziennie, tylko że mają jakiś taki pokręcony, podstępny sposób pozyskiwania klientów. Nie wiem, czy organizacje charytatywne powinny w ten sposób pozyskiwać subskrybentów, że jakby, wiecie, tak w żywe oczy manipulujemy. No nie, tym bardziej się cieszę, że odmówiłam. Jeszcze się mam zastanowić, ale tak naprawdę im dłużej o tym myślę, to mnie to bardziej, wiecie, tak odrzuca. Ale dzisiaj przynajmniej Gloria skończyła swój strajk głodowy, który trwał 3 dni. Dzisiaj zjadłaś zupę, tak? Gdzieś było. Może i zbujować tam zaczniesz, tak? Może ty i zbujować tam zaczniesz, bo ty masz taki charakter energiczny, tak? Bardzo. No cieszę się, powiem wam, że dziś już mi tak ulżyło. Że już jest lepiej, kto wie, może już za chwilę będzie całkiem dobrze, może się już zakoleguję z tymi ciociami. Byłoby subcio, co, Glorka? Ale by było subcio. Chciałam wam pokazać moje zamówienie z Avonu, malutkie. Dwa żele pod prysznic. Podobny miałam, tylko arbuzowy. To już wam pokazywałam kiedyś. Gloria, ty mi tu ruszasz. Idź do taty. Hop. O, i taką serię kolczyków. Bardzo mi się podobają te emaliowane i Laura właśnie chce mi pożyczać, znaczy ode mnie pożyczać, ale musimy dopiero uszy przekuć. To są emaliowane te i te. Mama. No. Gotowe. I tu takie perełki małe. Słuchajcie, ta sterta oznacza, że mierzymy, zostało nagrane. Film jest pewnie na kanale. Od jakiegoś już pewnie dłuższego czasu, znając mnie. Także będzie gdzieś tu podlinkowany, możecie sobie zobaczyć. Cześć, witajcie. Dzisiaj mam taki duży haul, że aż strach, aż mi się zastanawiałam się, czy to w ogóle nagrywać, czy nie nagrywać, bo strasznie dużo. Ale doszłam do wniosku, nagram wam, bo może powiem coś, co pogotuję. Dobra, mam tak, pieczarki, bo mam zamiar robić gulasz, winogrona bezpestkowe, bo dziewczyny lubią, to ja zresztą też. Pomidorki koktajlowe. Ostatnio testowałam ten przepis taki... Jest taki słynny przepis z TikToka, który krąży po internecie. Ja go widziałam u Szusz i tam jest feta i pomidory i to się piecze. I chciałam to zrobić. Już to robiłam i jest to smaczne, więc chciałam zrobić jeszcze raz. Kiwi, nie wiem, jakoś mi się tak zachciało. Kiełbasa biała, bo będę gotować żurek, tylko że nie mam zakwasu. Dawid pojechał po zakwas jeszcze do innego sklepu. Ser feta, to właśnie do tego przepisu z pomidorkami. Ser żółty, bo u nas musi być ser żółty, bo ja lubię. Kiełbasa taka wędzona. Też z myślą, chcę zrobić i żurek, i zupę grochową, więc kiełbasa jest z myślą o żurku, boczek z myślą o żurku też i o grochowej. Dwa spody do pizzy. Zastanawiam się, czy to można mrozić. Ja mam zamiar to zamrozić. Przynajmniej jeden. Dobra, dalej. Cukierki dumle. Ja uwielbiam dumle. Pietruszki i marchewki. Nie, to co innego znalazłam. Jak znajdę twoje, to ci przyniosę. Marchewki, o właśnie, będę nastawiać zaraz rosół, żeby mieć do zup. Wskakuj, Laura, do tej wanny. Kakao puchatek, właściwie nie puchatek, quick kao. W Biedronce jest quick kao. Tam właśnie, ciekawe, kurde, ciekawe, ile ta kawa kosztowała, bo gdzie nigdzie nie było cen. Wiecie co, tej nigdy nie piłam. No, to jeszcze nie. Ty nigdy nie piłam. Ostatnio kupuję Segafredo. Kurde, nie wiem, coś w tym rodzaju. Natomiast jest jeszcze taka kawa biedronkowa. Taka ciemna. Biedronkowa, to jej tak nie za bardzo polecam. Taka zwłaszcza espresso, ona jest taka jakby węgiel. No nie, ale no nie wiem. MK Cafe Premium, zobaczymy. Zobaczymy, jak ona.
Specjalnie nie wzięłam espresso, bo też się bałam. Wiecie co, jak są te tańsze kawy espresso, to ja zauważyłam, że one są zjarane, więc... więc nie. Jakbym była w innym sklepie niż Biedra, to bym też wzięła tą Sage Fredo? Nie wiem, ona jest w porządku. Słonecznik, bo może będę piec chleb. Zobaczcie, takie wielkie musy są teraz do kupienia. To jest 200 gramów. To są takie musy owocowe jak dla dzieci. O to Laura pytała, bo Laura to sobie wybrała. Laurko, znalazłam twoje gumy, zaraz ci dam. O, to też jestem ciekawa, ile to kosztowało. 100 kapsułek Fery Platinum Gold, ale one dobrze zmywają. Dobra, co dalej mamy? Kaszki, dwie kaszki dziusiowe. Kostki rosołowe, bulion drobiowy, winiary, prezydent. Ostatnio mi coś posmakował ten ser, jaki to jest, pleśniowy, jaki to jest, camembert po prostu chyba. Nawilżany papier toaletowy, ja Wam polecam go szczególnie dla dzieci. On wiele ułatwia, nie wchodząc w szczegóły. Cieciorka, ta cieciorka z Biedry jest ekstra. I oliwki, tu mamy czarne i zielone. I zielone. O, mam tak sodę i cukier. W ogóle sodę ja bardzo lubię używać do czyszczenia blach. Właśnie w tle, widzicie? Ja tam mam zasypaną i skończyła się soda, a w Biedronce były takie, o, trzy aż w komplecie. Więc wzięłam na zapas. Dobra, dalej. Słuchajcie, to jeszcze jest do końca daleko. Moje ulubione donaty. Czekajcie, bo nie wiem, czy ostra jestem. Dobra, to tiramisu kupiłam. Kiedyś jak mi zgubił pan z Everly, to właśnie to tiramisu i sobie postanowiłam go kupić. Kupiłam dwa serki waniliowe. Ostatnio Laurze smakowały podobne, taki z duszkiem. I tak mi się zachciało, wiecie, jakieś owsianki z takim serkiem waniliowym, z owocami, no i wzięłam. O, a to też ciekawe, to jest jakieś z podwyższoną ilością białka masło orzechowe. Właściwie to się nazywa krem orzechowy, bo tu orzechów jest 86%. Jest później białko 6,5%, jakieś, aha, jest trochę ksylitolu. Sól morska, więc to jest taki i w ogóle zaromatyzowane waniliowe i dlatego mnie zaciekawiło. Spróbujemy, może to będzie dobre. O, kupiłam sobie, bo obczaiłam w gazetce dwa nowe smaki Summersby. Pina colada i kalafior przy okazji wyciągam i drugie, a drugie chyba jest w innej torbie, ale dobra, pina colada. Ona jest 0%, więc jeszcze lepiej. Ja uwielbiam 0%. Ach, kalafior. Kupiłam dwie puszki, też chciałam spróbować. Wiecie co, ja nie lubię ryb z puszki, bo oprócz tuńczyka, bo mi się kojarzy zawsze, że tam są, tam, wiecie, flaki, kręgosłupy, jakieś kości. A mama mnie ostatnio uświadomiła, że można kupić filety. No więc kupiłam filety i zobaczymy. Co tam spadło? Laura? Jak nic, coś spadło, co się stało? Co się rozwaliło, Jezu? No dobrze, ale co spadło? Miśka, powiedz mi, czy to mój nowy dozownik? A, haczyk? Aha, okej, dobra. O Jezu, wystraszyłam się, że to mój nowy dozownik do mydła. Właśnie kupiłam mydło, ale jeszcze nie zdążyłam wlać. Byłoby mi bardzo smutno, jakby się rozwalił. O, pastę czerwone curry. Czerwone podobne jest to najłagodniejsze. Kurczę, nie wiem, ostatnio Wam mówiłam, ale ciągle mi się to myli. Wzięłam czerwone, bo dzisiaj miałam taką wizję, że to czerwone jest najłagodniejsze. Nie wiem, ale fajny jest skład, bo jest trawa cytrynowa, czosnek, galangal, szalotka, sól, czerwona papryka, chili liść, czyli mąki, kmin rzymski, więc nie ma takich, według mnie, no może, no nie,
czosnek też spoko, nie ma takich wypychaczy jakichś. Zapychaczy, wypychaczy. Dobra, ser a la feta, awokado. Co się dzieje? Laura. Dobrze, że jej wzięłaś. Daj jej coś innego w zamian. Jabłka. Kokos. Laura bardzo chciała kokosanki. No, więc spróbujemy zrobić. Zobaczymy, co nam wyjdzie. Papryka do gulaszu, bo ja radzę gulasz robić. O, żeberko. Chciałam go dać do zupy grochowej. Chociaż ja też uwielbiam żeberka z kapustą, ale no nie wiem. Czosnek, mozzarella i borówki, to a propos tej mojej owsianki wymarzonej. Dobra, następna torba, jeszcze dwie, słuchajcie, jeszcze dwie torby. Dobra, tutaj jest torba mięsna. O, tu nie ma dużo. Dobra, tutaj jest w ogóle jakaś porcja z indyka. Dzisiaj chciałam koniecznie coś na rosół i prawie nic nie było. I mam jeszcze dwa opakowania takiego mięsa na gulasz z udka z indyka. No, więc mięso to to i ostatnia torba. A jeszcze mleko jest, ale nie wiem, mleko gdzieś tam jest. Jajka, trzy opakowania, bo jakaś taka promocja, że 3 za 2. W ogóle z kilku promocji skorzystaliśmy, ale tak ogólnie na całym rachunku 10 zł chyba zaoszczędziliśmy na tych promocjach z kartą. To sama nie wiem, to jest tak lepsze to niż nic, ale no bez szału. Dobra, więc 3 paczki tych jajek. Kupiłam 2 opakowania klusek śląskich, bo chcę zrobić ten gulasz. I myślę, żeby część zapasteryzować do nie wiem czego, a część może z kluskami śląskimi. Ja kupuję kluski śląskie, bo mi jakoś tak nie wychodzą, jak robię. Bułeczki a la te krótkie bagiety. Drugie kluski śląskie. Czekajcie, żebym tak się nie schylała cały czas. Ups. O, jest moje drugie Summersby. I to jest truskawka z limonką. Ciekawe bardzo. O, jest właśnie ten mydło Dove. Jakiś taki ciekawy. Nie wiem, nie wąchałam tego. Masło. Też 3 kostki. Tutaj wam pokazuję 2, ale są 3. Nabłyszczacz do zmywary. I kole. Też są 3. Dobra. O, ostatnia kiełbaska. Co tu jest takie ciężkie? Rany bomba. A, chyba wiem. Tutaj mam tak mąkę żytnią do nakarmienia mojego zakwasu. I 2 pizze. Ja je czasem, wiecie co, ja je wrzucam do zamrażarki. Dobra. O, i była też fajna promocja na tuńczyka. To jest tuńczyk jednolity w oliwie. Wiecie co, ja go nie miałam, więc nie wiem jeszcze jak jest, ale mam 4 puszki, więc na pewno wam pokażę. Ja nie lubię rozdrobnionych i w sumie wolę w oliwie niż w sosie własnym. Mimo, że niby w sosie własnym jest taki, wiecie, bardziej dietetyczny, ale w oliwie mi bardziej smakuje. Fasola. Fasola, druga fasola. Tutaj co to tu jest? O, jakieś piwo Dawid sobie kupił. Ja się nie znam na tym. Mam 2 sole do zmywarki. Wiecie co, ja nie jestem wielką fanką soli biedronkowej, bo mi się ona wydaje, przynajmniej jak ją kiedyś kupiłam, wydawała mi się taka mało gruba. W sensie, że szybko się rozpływała i szybko się kończyła, bo te kryształki nie były wystarczająco grube według mnie, ale no nie wiem, teraz jak tak potrząsam, to mi się wydaje, że nie są cienkie. No zobaczymy. Dobra, dalsza część tuńczyka i chrzan do żurku, bo ja bardzo lubię jak jest chrzan w żurku. Cebula i masło i to wszystko, reszta masła. To wszystko, rany łoba. Powiem wam, że trochę tego jest. Uff.
Dobra, zabieram się za nastawianie rosołu, to już Wam chyba nie będę tego pokazywać, bo szkoda czasu, ale może sobie otworzę pina colada? Jakoś tak bardziej na pina colada mam ochotę. Zobaczymy. Może zrobimy test, jak już włączyłam kamerę. Mam tu nawet jakiś otwieracz. Pachnie ładnie. Przyjemne. Jak lubicie piwa smakowe? Nie jest bardzo słodkie. Smakuje mi. Chciałam Wam nagrać mały haul z Rossmana, więc tak, najpierw to, co Laura mnie męczy, żeby jej oddać, czyli szczotka jakaś z psem. Dla Glory kupiłam szczotkę i tu jakąś pastę. No tak, Laura kupiła dla Glory. I tu jakąś pastę. Nie wiem, też Laura wybra. Dobra. Rudy lakier to prezent. W ogóle Semilek ma lakiery nie hybrydowe, tylko zwykłe. Kupiłam inny szampon z tej serii Gift of Nature i to jest do włosów cienkich i delikatnych. Będę testować dziś albo jutro, bo jeszcze dwie rzeczy mam. Mam krem do loków, bo mi się moje skończyły i tu jest jakiś Isany. No i on kosztował 13 zł albo 10 zł, nie wiem, jakoś tyle. I drugi krem do loków i on był akurat droższy. I to jest Cantu. Już kiedyś słyszałam polecenia tej firmy do loków, ale nigdy nic nie miałam. No i tutaj jest kokosowy. No nie wiem, ale wiem, że w składzie jest dużo olejków różnego rodzaju. No więc się w sumie obiecująco zapowiada. Zobaczymy. Peeling z Isany, ten, który lubię i który Wam polecałam. Kupiłam sobie tarkę do stóp, bo mi się ostatnio jedna zdarła i antyperspirant. Aha, a ta tarka w ogóle ma taką stronę i podobno tą czarną stroną taką to się fajnie skrobie na sucho pięty. Będę testować. I tu jest jeszcze, antyperspirant mi się skończył i kupiłam jeszcze rajstopy w sprayu. Nie miałam nigdy z Liren, no ciekawe. I to wszystko. Żegnam się z Wami, bo ja to dołączę pewnie do jakiegoś innego vloga, bo ostatnio takie jakieś urywki robiłam. Dziękuję Wam za dzisiejszego vloga i do zobaczenia w kolejnych.